Witam was wszystkich zgromadzonych z tej strony Moreno z kanału Morenowo Orszak TV. Dzisiaj zaczniemy turniej czterech skoczni. Dzisiaj będziemy skakać na Oberstdorfie, jutro na Gapa, w niedzielę na Innsbrucku i w poniedziałek będzie koniec na Bischofshofen. Nie przedłużając, zaczynajmy. Mamy na liście startowej 21 zawodników. Zacznie Mati z Polski. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Oj, spóźnione wybicie troszeczkę. No, ale Mati skoczył 115,5 metra. Marzek z Watykanu. Zobaczmy, czy on... Oj, to będzie piękny skok. Przyzwoity. 129 metrów i jak na razie jest pierwszy. Teraz set intro boys. Zobaczmy. Bardzo dobre wybicie i będzie daleko. Piękny skok. Teraz DJ Piechu. Zobaczmy, jak on podkręci ten skok. Zobaczmy. DJ Piechu. No, ładne wyjście i to będzie ładny skok. To będzie drugie miejsce. O 0,3 przegrywa z set intro boysem. Najmanek z Belgii. Zobaczmy, czy on da radę. Poprzeczka zawieszona wysoko, ale da radę. A jednak 128,5 metra i jest na chwilę obecną czwarty. Jakub Demkowski. Zobaczmy. No, ładne wybicie i to będzie daleki skok. I to dało mu ex aequo pierwsze miejsce z set intro boysem. Zobaczmy. Glinek. Glinek ze Słowenii. Czy on ma zamiar wygrać? Niestety nie, chyba 120 metrów tylko. Szakulek. Zobaczmy. Jego kolega skoczył bardzo wyśmienicie, ale on psuje swój skok. I dopiero ósme miejsce, 112 metrów. Niestety. No i Filip Flaga z Kazachstanu. Chyba pierwszy Kazach w naszym konkursie. Zobaczmy. Leci ładnie. To był całkiem dobry skok. To mu daje na chwilę obecną piąte miejsce. No i Kowal. Kowal w treningach pokazywał, co on potrafi. Kowal. No ale to był słaby skok. To mu da dopiero siódme miejsce. I Fabinho. Fabinho w treningach. No, było tragedia. Zobaczmy. Teraz przyszedł czas na konkurs i on pokazuje klasę i Fabinho będzie pierwszy o punkt przed set intro boysem. Dobromir. Drugi zawodnik z Kazachstanu. Oj, 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 oj. Spóźnione wybicie i to mu da ostatnią lokatę. 100 metrów tylko. Niestety. No i Bombel. Bombel był w treningach tak po środku. Zobaczmy, jak będzie w konkursie. Bombel. No i to mu da siódme miejsce. Skoczył 126,5 metra. No i teraz Pumba. Pumba wygrał drugi trening. Zobaczmy, czy on teraz pokaże klasę. No, nie pokazał. Niestety. 121 metrów, nie tylko. No i Patryk z Ukrainy, chyba jeden zawodnik z Ukrainy, zobaczmy. Piękny, piękny rot Patryka i to był niezły skok, 128,5 metra. I to mu dajesz szóstą pozycję ex aequo z Filipem Flagą. No i Maciej Gruszczyński, on był bardzo dobry.
treningach, ale zobaczmy. Lecieć. To będzie dobry skok, chociaż niewysoko. Daję mu to szóstą lokatę, 127,5 metra. No i Badyl. Badyl była tragedia. W pierwszym treningu. W drugim się poprawił, ale to był tragiczny skok. 14 miejsce, 117 metrów tylko. No i Oliwier Grajko. Oliwier, zobaczmy. Niezłe wyjście z progu. I to był 130-metrowy skok. I to mu daje na chwilę obecną szóste miejsce. No i Kołodzi z Norwegii. Norwezy to są bogowie skoków. Zobaczmy, czy on to potwierdzi. No nie potwierdził moich słów. 124,5 metra. No i teraz Marcin Tomaszek, przedostatni zawodnik pierwszej serii. Zobaczmy. Marcin Tomaszek, zobaczmy, leć. Nie było chyba punktu K. 119,5 metra. No i Adrian Benedykt. Zobaczmy, czy on zmieni stawkę. Oj, będzie wysoko, ale niedaleko skok był. Ale i tak będzie ósmy. 128,5 metra. I tak kończymy pierwszą serię. I zaczynać będzie Dobromir z Kazachstanu. Najsłabszy skok w pierwszej serii, ale zobaczmy, może się odkuje. To będzie daleki skok. Jakby tak Dobromir skaczył w pierwszej serii, to nie byłby teraz na ostatnim miejscu, ale teraz Szakulek. Szakulek z Watykanu. Zobaczmy. Szakulek. No też ładny skok. 129,5 metra. I to mu na chwilę obecną daje pierwszą pozycję. I teraz Martin. Zobaczmy. Mati. No też był fenomenalny skok. Ale to mu da dopiero drugie miejsce. No i Badyl. Badyl z Rosji. Zobaczmy. Badyl. No, całkiem niezły skok. 127 metrów. Daję mu to pierwszą pozycję. No i Marcin Tomaszek. Zobaczmy, czy on poprawi swoją lokatę, czy nie. Czyżby tak, poprawi na pewno. A ciekawie o ile miejsc. Glinek. Glinek, zobaczmy. Glinek w powietrzu. Ojej! Upadek Glinka. No niestety. Piąte miejsce, 129 metrów. No szkoda Glinka, szkoda. No ale Pumba, teraz Pumba. Pumba, oj, słaby, słaby skok. No i Kołodziej z Norwegii. Myślę, że ten skok będzie lepszy niż w pierwszej serii, ale zobaczmy. Oj, nie, nie będzie pierwszy. Będzie chyba ostatni, dokładnie. No i Kowal. Kowal w treningach był bossem. A teraz nie wiadomo co się stało. Kowal leci. No i to był tragiczny skok. 117 metrów tylko. No i Najmanek. 12 miejsce po pierwszej serii. Najmanek. Ładnie wyszedł i to mu da pierwszą pozycję. 128 metrów. O 0,3 wyprzedza Marcina Tomaszka. No i Bąbel. Bąbel. Miejmy nadzieję, że on dostanie się do pierwszej dziesiątki. Zobaczmy. Bąbel. Bąbel. I to był skok na pierwsze miejsce. No i Filip Waga. Ósmy po pierwszej serii. Zobaczmy, czy podniesie swoją lokatę. Oj nie.
Oj nie, nie podniesie swojej lokaty, niestety nie. No i Patryk, jeden, jedyny w stawce Ukrainie. Zobaczmy, czy on sobie poradzi z tą presją. Patryk, no to był niezły skok, to mu da drugie miejsce, więc w najgorszym wypadku będzie dziewiąty. No i Adrian Benedykt, zobaczmy. Adrian Benedykt, i to był słaby skok, bo czwarte miejsce tylko skoczył. 126 metrów Adrian Benedykt. No i Maciej Kruszczyński, on chyba będzie chciał walczyć o podium w tym konkursie. Maciej Gruszczyński. Nie, niestety nie. Dopiero piąty. No i Oliwier Grajko. On myśli o podium. Zobaczmy, czy na nie sięgnie. Zobaczmy. Teraz na razie jest pierwszy 128,5 punkta. No i Marzek. Marzek z Watykanu. Zobaczmy. No i Marzek się wywraca. Ojej. Ojej, ale to był straszny wypadek. Niestety DJ Piechu podkręcił pierwszy skok. A zobaczmy, czy podkręci, że będzie na podium. DJ Piechu. DJ Piechu. I to mu da pierwszą pozycję. 127,5 metra. No i set intro boys. Set intro boys. Zobaczmy. Set intro boys będzie miał drugą pozycję. A więc jeszcze sobie nie zapewnił miejsca na podium, ale zobaczmy. Demkowski. Jakub leci i to mu da chyba drugą pozycję. Nawet pierwszą. Wyprzedza DJ-a Piecha o 0,6 punkta. No i Fabinho. Zobaczmy, czy on wygra pierwszy konkurs turnieju czterech skoczni. Fabinho leci. Fabinho nie. Niestety nie. Dopiero kończy na piątym miejscu. A ja wam chcę powiedzieć o konkursie, który organizuję ja. Jeżeli na kanale Morenowo Olszak TV wybije 150 subskrypcji, to urządzam konkurs na Pace of Carda o wysokości 20 zł. Więc postarajcie się, a ja was żegnam do następnego odcinka. Cześć.